Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur. Witam was w kolejnym odcinku Star Wars Jedi Fallen Order. Ta nazwa jest zbyt skomplikowana. Kontynuujemy nasze mocowe przygody. Pamiętacie lub nie, w ostatnich odcinkach przeczesaliśmy dość mocno tą planetę. A czy tu się coś kryje z tyłu? Nie, to tylko przejście dookoła. Mamy tutaj już chyba wszystko załatwione, przynajmniej z głównych rzeczy, które mieliśmy do zrobienia, dlatego możemy lecieć dalej. Oczywiście wiele planety zostało tutaj do spenetrowania. Mamy tutaj 36% miejsca dopiero zbadane, ale nie będziemy się na razie w to pakowali. Nie jestem pewien, czy będę robił tutaj wiele pobocznych rzeczy jakby po zakończeniu głównego zadania w danym miejscu, bo nie chcę poświęcać tony czasu na łażenie po prostu po lokacjach. Może sobie to będę robił pobocznie. Czeka nas bardzo długa podróż. Te starożytne grobowce nie przetrwałyby tak długo. A może sobie kiedyś jakiegoś streama odpalimy. Z publikacją późniejszą oczywiście. To dobrze. Cieszę się, że wierzysz w to, co próbujemy osiągnąć. Wierzę w tę misję. Mam opcję dialogową. Ufałem mocy, od kiedy byłem adeptem. Ta lista nazwisk to próba. Wierzę, że mi się uda. Cenię twoją pewność siebie. Taka podróż to wyzwanie, z jakim nigdy wcześniej nie miałeś do czynienia. Rozumiem. Chyba jestem gotowy. Pomożemy ci, Cal. Fantastycznie. Tak więc, moi drodzy, jeżeli lubicie serię Fallen Order, zostawcie lajka, ja wbijam na holostół i wybieramy kolejny cel podróży. Wydaję sobie punkt umiejętności na szybszą regenerację mocy, zablokowanie i eliminowanie przeciwników. Zmieniłem sobie moje poncho, strój, kolor robocika, kolor statku. Mamy też miecz żółty w tej chwili i lecimy chyba dalej. Na Kashyyyk, tak mi się wydaje. I tak, ja już po raz kolejny powiem, ja wiem, że na Datomirze możemy zdobyć miecz podwójny. Aczkolwiek z tego, co słyszałem, to albo czeka nas bardzo dobrze zaplanowana przebieżka pomiędzy przeciwnikami, albo duże wyzwanie, ponieważ przeciwnicy tam są wymagający. Dlatego jeszcze się tam pakować nie będę. Na pewno w trakcie tej serii ten podwójny miecz zdobędziemy. Czy tutaj, czy fabularnie, bo wiem, że fabularnie chyba też się da to zrobić, ale znacznie później niż gdybyśmy tam poszli teraz. Mi się jakoś strasznie nie śpieszy, nadal jestem frajerem, jeżeli chodzi o granie w tą grę. Dlatego lećmy na tą planetę, zobaczmy, co tam na Kashyyyk się będzie działo. Tam mamy Wookiee, tam mamy oczywiście Imperium, który ich ciśnie. No i co? Zobaczymy, co tam będziemy porabiali. Mogę sobie już teraz usiąść i popatrzeć? Nikomu, kto próbuje zniszczyć naszą galaktyczną harmonię. Oficer imperialny. Co za frajerstwo? Propaganda radiowa. Myślisz, że ktoś to kupuje? Zbyt wielu w światach środka. Ich codzienne życie nie zmieniło się zbytnio od powstania Imperium. Daj spokój. Niektórzy są teraz jeszcze bogatsi. W przeciwieństwie do zbędnych światów, jak taki Lateron. A dopóki Imperator idzie na rękę odpowiednim ludziom, nic się nie zmieni. Potrzebujemy Jedi. Więc szybko zdobądźmy to holo coś. Oj, holokron by się przydał. Ciekawe jestem, czy cała fabuła tej gry to jest zdobywanie holokronu, w sensie robienie kolejnych rzeczy, odbudowywanie naszego połączenia z mocą, czy może na przykład w połowie fabuły odbudujemy to połączenie i potem będziemy robili co innego, będziemy musieli na przykład, nie wiem, ratować te dzieciaki, coś takiego. O, powiedz, że nie będziemy się przebijać. A to jest hardcore. Ustawiłam transponder tak, by nadawał imperialne sygnały. Hej, Gris! Tak? Kontrolujmy sygnaturę energetyczną i się nie wychylajmy. Jak na brace, bez spiny. Bez spiny, mordo. Nie potrzeba mi dodatkowych rąk. Po prostu skup się na skanerze. Dobrze? Dobrze, w porządku. A ja będę miał tutaj coś do roboty? Chyba nie. Troszeczkę może złym wyborem jest żółty oczojebny kolor naszego statku. Chociaż wątpię, żeby tutaj operowali dużo na wzroku chyba w kosmosie. Chyba skupili się na czymś na powierzchni. Droga wolna. A co tam się dzieje na powierzchni? Oto jest pytanie. Wookich raczej mordować nie będziemy, ale pewnie dużo szturmowców. Coś czuję, że ci też specjalni czarni do polowania na Jedi tutaj będą w dużych ilościach. Ale to zobaczymy. Na razie chciałbym się dowiedzieć, jaką ja tutaj moc odblokuję. A na pewno będzie tutaj kolejne sanktuarium, do którego trzeba dotrzeć. Więc zobaczymy. Kiepsko to wygląda. Imperium niszczy Kashyyyk dla jego zasobów naturalnych. Wookiek zniewolono. Lub przesiedlono. To było moja próba udawania Wookiego. Nie, dobra, odpuszczę sobie. Wiem, że jakoś ziewając da się to łatwo robić. Mało brakowało, młody! Nie miałeś przypadkiem pilnować monitoru? No patrzyłem się na nie! Wookie i przybysze atakują imperialny konwój. Zbliżają się do nich maszyny kroczące. Może Tarful tam jest? Tarful może być wszędzie. Nawet w piachu. My też tak skończymy, jeśli wplączemy się w tę walkę tam na dole. To zrzucaj mnie i jedziemy.
zginą bez naszej pomocy. Więc jaki masz plan? Sabotaż. Znam maszyny kroczące z braki. Przechwycę jedną. O, proszę. Patrzcie na niego, wojny klonów mu się przypomniały. Kapitanie, podleć do tych maszyn. Czekaj, co? Ty, brodaty chyba nie docenia naszych możliwości. Więc jak się dostaniesz do środka, bądź ostrożny. Gris, stalowe nerwy, dawam mały pokaz. Hej, mam prośbę. Nie daj się zabić. Wezmę to sobie do serca. Nie mogę ci obiecać, Sira. Nie mogę ci obiecać. Nie wiesz chyba, kto trzyma pada w ręku. Teraz albo nigdy. Lecimy! Gotowy na kąpiel, Billy? On jest zadowolony z tego. Czy moc nas ochroni? Dobrze, poza nurkowania. Okej, czyli naszym pierwszym krokiem będzie sabotowanie maszyny kroczącej. Nie wiem, czemu myślałem, że on podleci do tej maszyny i my wejdziemy prosto do niej. Ale okej, dotrzemy do niej na własną rękę. Na własną nogę. Ale Billy to jest naprawdę najsłodszy robocik. Ja uwielbiam Star Warsy za to, że zawsze jakiś w tych filmach jest dronek, który jest taką maskotką trochę. O cholera, nieważne. I tak będziemy chyba od razu lecieli do maszyny kroczącej. Płyniemy, rzeka początku. Jak wygląda mapa? Nie ma mapy. Było blisko. Wszystko tutaj zdycha u góry. To był akurat imperialny statek. Nie pamiętam, jak one się nazywają. Bo Rebelia ma X-Wingi chyba, nie? I Y-Wingi i tak dalej. A oni mają TIE Fightery chyba, tak mi się wydaje. Dobra, maszyno krocząco, jesteś moja. Jak ja mam tu wejść? Obstawiam, że po tych lianach. Czy ja muszę naciskać to, żeby przyspieszać pływanie? Czy ja może mam to trzymać? No jak to jak? Po lianach, mordo! Wspinaczka! O, tak, co mi się podoba. Czegoś takiego się nie spodziewałem. Ale proszę, Fallen Order zaskakuje coraz bardziej. No to co? To na prawo w takim razie, tylko... Okej. Będzie dobrze. Na kolejną nogę. I gdzieś tam damy radę chyba na górę wskoczyć, co? Z liany na liany wchodzę se ja. Dobrze, że po tych bagnach te wszystkie maszyny kroczące łażą, bo dzięki temu mam dość dużo opcji do poruszania się tutaj. Ja będę musiał tutaj zejść jakoś na drugą stronę na przykład. A tu mamy krawędzie! Dobra, no, jest to zdecydowanie mocno Unchartedowe. Ale w Unchartedzie na pewno nie chodzi się po ogromnych maszynach kroczących bojowych. Chociaż kto wie, jeżeli powstanie kiedyś jakaś część Uncharted, nie 5, Uncharted 2205, rozgrywający się w przyszłości, ale by ludzie znienawidzili wtedy Naughty Dog, ale oni tego nie zrobią. Rozwala mnie to, jak Naughty Dog przez gry, które tworzą, stali się takim po prostu klejnotem koronnym PlayStation i w ogóle świata gier. Zawsze się mówi, że no kurwa, jak zrobisz grę tak jak Naughty Dog, to dopiero jesteś zajebisty. Czy ja dam radę tam przeskoczyć? Pozwolisz mi grą, czy nie? Ewidentnie, o, teraz dopiero. No i proszę bardzo, prostym sposobem wleźliśmy na maszynę. Tutaj mamy jakiegoś frajera. O, no dziękuję bardzo. Wchodzimy do środka. Czy tutaj będzie dużo jakby miejsca do poruszania się i walki? Coś wątpię. Swoją drogą, cały czas opieprzacie mnie w komentarzach, że staram się walczyć ze zbyt dużą finezją. A oznacza to po prostu tyle, że za dużo staram się na siłę blokować. Co ja mam teraz zrobić niby? Za dużo staram się na siłę parować, a za mało blokuję. Ty, mam tego użyć? Nie. W sensie, że blokowanie jest równie dobrą taktyką, po prostu poblokować przez chwilę i potem odpowiedzieć atakiem, kiedy przeciwnik ma jakąś przerwę drobną. Nie muszę wszystkiego blokować. Dobra. No to co? Wchodzimy. Siemano, panowie! Raz, dwa! Okej, dobra. I... parowanko! Okej. Jeden już z głowy na szczęście. Jak się robi unik B? Dobra. O Jezus Maria. Oczywiście! Jesus! Nie. Jakie mam tutaj spowolnienie? Zaraz zobaczę. Aha, frajerze! Aha! Jeszcze raz! Dobra. Mogę cię też spowolnić, koleżko. I jebnąć! I do widzenia. Raz mnie tam uderzyli, a to nieważne. Tych przyspawało do siedzeń! Jezus, brutalnie. Ciekawy jestem, czy znajdę tutaj jakieś miejsca do medytacji. Wewnątrz maszyny kroczącej Imperium. Statek na skanerze. No dobra, to nie było zbyt skomplikowane. A to kto z tym mieczem im po prostu na czysto odciąć głowy? To by zdecydowanie podziałało. Oni nic nie ogarniają. Odwróć uwagę. Siemano, panowie. Dzień dobry. Bang. Okej, klasyka Jedi. Nie wierzę, że nam się udało. Uderzyć o siebie głowami przeciwników. Będziemy tym sterować? Wszystko w porządku. Uciszysz go? Właśnie. Weź go, wyłącz, Billy. Bibu?
Dobra, czy my teraz możemy zniszczyć tamte maszyny? Do dzieła. Wow, możemy kierować, możemy kierować! Czy ja mogę strzelać? Oto i mogę, oczywiście, że mogę. Wal się, koleś! Dam radę go zniszczyć, czy nie dam radę? On ma jakieś słabe punkty w ogóle? Lewy trigger przecież mam jeszcze działa, o Jezus Maria. Dobra, strzelamy ze wszystkiego. Jeee, dobra, padło. Ale przez chwilę nie ogarnąłem, jak tutaj było sterowanie. Klikałem tylko prawy trigger. Dobra, ta maszyna krocząca załatwiona. Która kolejna? Dobra, wystrzelę jeszcze raz rakietę, żeby mieć komplet. Nie wiem, czy ja prawo, lewo mogę sterować, a chyba tylko idę do przodu, tak mi się wydaje. To są... i to jest Imperium czy Wookiee? Nie wiem, o co tutaj chodzi, kto tutaj jest. Nie, to jest rebelia, tak, to jest rebelia. A gdzie jest Imperium? Ja w ogóle mam tutaj wchodzić? Chyba tak. Dzień dobry! Hej! Kim jesteś? Czy to nie jest Lawrence Fishburne? Kimś, kto skołował wam AT-AT? Tak, to jego leniwe oko. A ty kim? Kimś, kto robi Imperium na złość. Nacieramy na imperialne lądowisko. Nie pogardzimy wsparciem. Przyjąłem. Be. Rzućmy pięknie, do pieca. Proszę bardzo. Muszę tylko jakoś sensownie jeszcze celować. Ała. Gdzie jest mój celownik? Ginie mi w tym wszystkim. Tych mogę tutaj ostrzelać zdecydowanie, ale ta maszyna krocząca to chyba największe zagrożenie. Dobra, już nie, nieważne. Be. A ja mam gdzieś życie tego mojego tutaj pojazdu, którym operuję? Nie jestem pewien. Ciekawy jestem, czy ta sekwencja ma równie wysoki poziom trudności, co walka wręcz. Mam nadzieję, że nie. To nie wiem, co to było, ale też chyba strzelało. Jak coś strzela, to my strzelamy do tego. Chyba, że to rebelianci. Zaczynam za dużo warunków tutaj stawiać. Mogę most zniszczyć po całości? Oczywiście, że mogę. Dziękuję. Dobra, mi się wydaje, że ja tą maszyną mogę iść tylko do przodu, ale celownikiem mogę sterować. Cyk. Huhu. Oj. Dobra, oni tutaj jakieś takie czołgi mają porozkładane, widzę. Strzelam ze wszystkiego, co mam praktycznie cały czas. Ale w jednej chwili mogę tylko jedną rzeczą operować. Pozbądźmy się ich. A, oczywiście, że pozbądźmy się ich. Bardzo chętnie. Gdzie jeszcze są? Bim. Uj, jakie wybuchy potężne. To jakieś zbiorniki z paliwem są czerwone. Czerwone to chyba nie wybucha. Ma końca. Oj, zdecydowanie wybucha, tak jest. Dobra, do przodu. O, tam jeszcze jakieś mamy. Oj, biedni szturmowcy, jakby czego oni oczekują, wychodząc naprzeciwko wielkiej maszyny kroczącej. To jest ich maszyna, oni sami powinni wiedzieć najlepiej, jakie zniszczenie to potrafi siać. I że generalnie, jak nawet, mimo iż mają te takie ciężkie karabiny, to chyba wielkiego zagrożenia nie stanowią. O, ty! Tutaj coś do mnie wielkiego strzela jeszcze, przecież. Gdzie jest mój celownik? Znika mi w tym wszystkim. Umieraj! O, zbiorniki z paliwem pod spodem były? Cokolwiek to było, niech ginie! O tak! Moja maszyna jest dość niezniszczalna, muszę przyznać, niezwykle mi się to podoba. Dobra, obrywa coraz bardziej. Bidi mi tutaj naprawia oczywiście mój panel sterowania cały czas. Dobra, umieraj! W to czerwone pewnie muszę strzelać, co? Wygląda na jak jakiś magazyn szturmowców. Że zrzuca ich stamtąd. Już? Ujebane? O Jezus, co on ma poradzić? Kucnij! Ajajaj. Da się kucać maszyną kroczącą? Pewnie tak, jak koni, tak położyć się. Trzymaj się, Billy! Ufamy mocy, moc nas ochroni. No i zaufanie, jak widać, się opłaciło, żyjemy. Oj, Jerome, w coś ty się wpakował. Dobra, no to wychodzimy i lecimy dalej. Troszeczkę teren oczyściliśmy, bez tego byłoby cienko. A ty? Trilby, bubu. Zajebiste jest to, że oni w ogóle podpisy rozrobili do tego robota. Dobrą maszynę. Masz imię? Cal Kestis. Co, Guerrera? Co robisz na Kashyyyk? Szukam kogoś. Co ty tu robisz? Przybyliśmy na Kashyyyk, żeby przeszkodzić w dostawach dla Imperium. Hej! Proszę bardzo, i mamy teraz lądowisko przygotowane. Zajebiście. Fajna akcja na wstępniak do rozdziału na tej planecie. Kogo tu szukasz? Wodza Łukich, Tarfula. Tarful jest nie do znalezienia. Nie bez powodu Imperium szuka go tak długo. Jest bojownikiem? Jest największym z nich. Symbolem oporu Łukich. Atakuje Imperium z Krainy Cieni. Sir? Gris? To jest co? Co słychać? Co chcecie od Tarfula? Sprawy Jedi. Jedi nie żyją. Nie wszyscy. Ograbiłeś zwłoki? O nie. Od mistrza.
To lądowisko rafinerii, miejsce pracy niewolników Łuki. Wywiad każe nam sądzić, że wśród jeńców są też bojownicy. Muszę im pomóc. Może ktoś ma kontakt z Darfulem. Możliwe. Wow, chwileczkę, zaczekaj, no. Modliszka to cudo, świetny statek ze świetnym pilotem, ale nie nada się jako wsparcie. Będziemy stąd śledzić łączność wojska Imperium. Przy odrobinie szczęścia przechwycimy wezwania o pomoc. Doceniam. Ja i moi dowódcy ruszymy na zwiad przed atakiem. Dołączysz później. Dalej. Przepraszam, to nie jest Lawrence Fishburne, ale się jebłem, a wy już pewnie w komentarzach mnie opieprzyliście. On się jakoś inaczej nazywał. Ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć teraz jak. Ale ile doświadczenia dostałem. Baza danych, wiele wpisów. Co my tutaj mamy? Ło, jaki ten Wookie jest wysoki i chudy. Też oni wszyscy byli wielcy. Dobra, oni zgarniają zapasy. Tutaj, proszę państwa, planeta, która nas czeka. Kashyyyk, 27 skrzynek. Ale nie jest widzę niewielka chyba. Tylko 5 rzeczy do wyczucia. Na Zeffo było ich w cholerę. 40 parę. Pogadajmy z tymi. Żyjecie. Tak, tak. Ciebie też dobrze widzieć. Nie ma czasu. Dziura. No, żeśmy sobie pogadali. Na pewno chcesz pomóc? Halo! Wpadłem w kratkę! Jesteś przeciwna? Martwi mnie, że znowu podejmujesz ryzyko. Że co? A co mam robić? Wlatuję swoim statkiem w sam środek bitwy i dopiero teraz gadamy o ryzyku? Czemu mnie nie zatrzymałaś? Prowadzę cię po twojej ścieżce, ale nie wybieram jej za ciebie. Oto moja rada. Imperium zdobyło setki światów. Co wybrał Kashyyyk nie bez powodu. Jego cele mogą się różnić od naszych. Powinniśmy uważać. Dzięki. Będę pamiętał. Zgodnie z zasadą nie ufaj nikomu. Słyszeliście o partyzantach? Pogłoski w kantynach, ale nic konkretnego. Nazywają ich radykałami. Imperium wyznaczyło za nich nagrody. Nagrody? Dlaczego? Martwić się tymi nagrodami? Raczej nie. Wojna nie sprzyja interesom. Pogłoski mogą być fałszywe. No jeżeli Imperium wyznacza za kogoś nagrodę, to chyba jest po prostu dobrym członkiem ruchu oporu, tak mi się wydaje, nie? W końcu Imperium jest kurwa złe. Tak to chyba działa. Dobra, nie jestem pewien, dokąd mam iść. Mam wrażenie, że ewidentnie tam, ale tutaj, jeżeli mi gra pozwoli zejść, coś może się fajnego znajdować. Albo skrzynka, albo jakieś miejsce do wyczucia czegoś. Proszę bardzo. Ha! Nie ukryjecie. O, trzeba naprawić łącze komputerowe. No tak. Myślę, że niewątpliwie trzeba będzie wiele razy wracać do poprzednich lokacji, oczywiście po odblokowaniu nowych rzeczy dla naszej postaci. Nowe moce, nowe umiejętności pewnie Bidiego, żeby otwierać drzwi, otwierać skrzynki konkretne i tak dalej. Nowy materiał na poncho. Uuu, materiał las deszczowy, co? Zobaczmy to, jak to wygląda, tak? A niech będzie w takim razie, dopasujmy się tutaj do okolicznej fauny, flory i kolorystyki. Może będziemy się maskowali. Szkoda, że nie ma tutaj takich elementów RPG-owych w stylu, wiecie. Różne ubrania dodające różne statystyki, ale znowuż poszli w totalnie inny model rozgrywki, dlatego może nie będę żądał za wiele. Jest solsowo, jest punkty umiejętności i to mi na razie wystarczy. Czy coś się kryje za statkiem? Nie, nie mogę tam w ogóle wejść. Jeżeli się nie powiedzie, to koniec. Mari zaznaczyła najbliższe garnizony. Imperium nie zdąży przysłać wsparcia. Będzie dobrze, jeśli się pośpieszymy. Czyli czas na hardkorowy atak, krótko mówiąc. Tutaj zaraz będą przeciwnicy. Bidi coś chce skanować. Co tam słychać, Bidi? Co żeś znalazł? Co znalazłeś? Skład broni. Imperialne miotacze ognia zmodyfikowane tak, aby jeszcze skuteczniej wypalały faunę i florę. Miotacze ognia! O Jezus Maria. Dobra, czy ja mogę przez to przejść? Nie, nie mogę? Tam było inne przejście, którego nie zobaczyłem. Serio? Jakieś wielgachne drzwi? Ale jak są zamknięte, no to takim oczywistym wnioskiem jest, że się tam przejść nie da, no nieważne. Po drugiej stronie. Dobra, leśny przekop, to co, ja mam sobie tutaj tylko tak łazić? Widzę, że mamy sekcję platformową, ale tu mamy jakiegoś jebańca. Nie wiem, czy powinienem go zabijać. Niekoniecznie chciałem, ja chciałem tylko się dostać tutaj. Bo zastanawiam się, co się tu znajduje. Jakieś sprawdźmy miejsce do wyczucia mocy. Może coś znajdziemy. O, warsztat, okej, okay, ale nie podoba mi się, wiecie co? Ten tutaj otwarty obszar na środku. Czy coś mnie tu jebnie zaraz? Wygląda jakby... O, właśnie! O, Jezus Maria! Tak, kurwa, czułem! No nie wyglądało dobrze od samego początku. Ała! Ty, suko, pająku! Czemu to musi być, kurwa, pająk? No dobra, nie wygląda to najlepiej. O, Jezus Maria. Dobra, ale może w warsztacie jest coś fajnego. Zaraz się przekonamy.
Uniki, unikanie pajęczyn, żeby mnie nie spowolnił. O, mamy cię, suko. Dobra. Zostaw mnie w spokoju, daj mi kurwa żyć. Ajajaj, nie to chciałem zrobić. Ale dobra już. Niech się od... Kontra! Pajęczaku! Raz, dwa, trzy, cztery! Okej. Okay. Spowalnia mnie tymi wszystkimi pajęczynami na ziemi. Jest! Cyk! Co go to zrobi? O, prosto w kokon! Tak jest! Punkcik umiejętności, dziękuję bardzo. A ciebie, pająku, jebać! Ale był nieprzyjemny. Tak coś czułem, że... O, jak tylko wpadłem w tą pajęczynę, że coś mnie jebnie. No brawo. Wyszok! Zaatakuj od tyłu, gdy stworzenie jest zajęte inną ofiarą. Sparuj atak z doskoku, aby szybko go powalić. Okej! Okay. Coś może przy tym warsztacie fajnego dostanę, ponieważ zwykle tak to tutaj działa, chyba że... Jeżeli ja tutaj wrzucę mój... A nie! Ja coś do Biniego dodam, okej! Okay. To jest taki warsztat. Myślałem, że to coś do miecza dostanę. Transformator pozwoli ci przeciążać obwody. Bibobib! Proszę bardzo, jaki Bidy szczęśliwy. Ojej! Szkoda, że mogę go pogłaskać. Jak pieseły w innych grach. Zajebiście! Może włączać i wyłączać urządzenia. No to spoko, rozwinęliśmy sobie robocika, więc niewątpliwie będziemy teraz mieli... A, jak miło. Kiedy Billy jest w pobliżu paneli, którą można przeciążyć... Próbujmy. Zajebiście. No dobra, ja teraz... to jakoś doładowałem, tylko że... Odcięcie zasilania... Aha! A, i to może pewnie tak jeździć, co? Ha. Obstawiam też, że niestety... Ty, a jak ja mam wleźć tam? To jest moje pytanie. Będę mógł to zrobić z drugiej strony jakoś? Nie. Tam mogę się wspiąć, jakoś z góry zejść? Wait a minute! Chodźmy jeszcze tutaj, mogę się potem wspiąć tak na lajcie. I pójść do przodu. Co mi to generalnie da? Tam mamy jakieś przejście, którego chyba nie otworzymy, ale i tak tutaj podejdę, bo jestem uparty. A to jest to! No dobra. Ale nadal, jak ja mam dojść tam? Wygląda jakbym musiał w jakąś jakby odwrotną drugą stronę sobie tą linę puścić. A obstawiam, że jakoś się tam w tej chwili wejść da. Tutaj jeszcze mam coś do kliknięcia? Personalizuj miecz świetlny. A, no właśnie. Tak mi to coś wyglądało jak miejscówka na miecz świetlny, ale coś mi tam jednak nadal nie pasowało. To mogę znowu ruszyć. Billy może coś zrobić, ale ta elektryczność, coś czuję, może mnie też dojebać. Ale wydaje mi się, że jeżeli teraz... zrobię tak, odetnę to zasilanie. Jeżeli ja zejdę na dół, czy ja dam radę po tej lianie iść do góry? Niestety mi się nie wydaje. A szkoda, powinna być to jak najbardziej opcja. Przecież to jest zwykła kurwa wspinaczka, nie? Nie, nie dam rady. Więc jak ja się mam tam dostać? Powiem wam, nie wiem, nie wiem. Mogę potem tylko zjeżdżać. Dobra, nie spędzajmy tutaj za dużo czasu. To jest oczywiście ważna miejscówka, ponieważ to jest to ważniejsze miejsce mocy, które nam... rozwinie życie albo moc maksymalną, dlatego warto się tym zainteresować, ale to dopiero za jakiś czas. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak tam właściwie wleźć, dajcie znać. Ja się stąd wynoszę, mogę sobie tutaj zawsze wrócić i problemem to nie będzie. Tutaj jakiś zwierz siedzi, nie wiem co to w ogóle za gatunek jest. Nie wiem, czy będę miał opcję przeskanowania tego w ogóle. Tak, ale ewidentnie musiałem tam pójść, żeby sobie teraz to otworzyć. Dawaj, Billy, przeciążaj. Dobra, to mogę sobie oczywiście tak zatrzymać. Tyryryryryry, okej. Okay. Dawaj, BD, chodź ze mną. Co ta gra łapie takie ściny? Proszę się nie zacinać, okej? Okay? A co to za robale są? Mogę z tym walczyć? Muszę z tym walczyć. Raz, dwa, te, mordo. No, dawaj. Cyk, pyk, załatwiony. Fiu-ju! Dobra, skanuj, BD, skanuj. Tamten eksplodował, ale ten dalej czeka. Aż się czegoś o nim dowiemy. Żuk ogniowy! Nastąpi jego samozapąd, gdy znajdzie się blisko lub zginie. Okej. Okay. Dobra, czyli najlepiej zabijać i uciekać. Albo napuszczać w jakiś specyficzny sposób na przeciwników, to też jest opcja. Nauczony doświadczeniem po tych lianach, wolę się rozhuśtać, zanim z nich skoczę. Jedi! Dobra, widzę, że szybko się pogodzili z tym, że jednak jestem Jedi, a nie zajebałem miecz komuś. Chociaż jeszcze nie udowodniłem przed nimi tak naprawdę, że jestem Jedi Jedi. Hej! Rafineria żywicy Imperium na wprost. Po co Imperium potrzebuje tyle żywicy? Po nic dobrego. A żeby wylać na przeciwników, to się posklejają. I chcą szybko zwiększyć jej produkcję. Niemiło. Zatrzymajmy ich. Taki jest plan. Nie znamy ich zamiarów. Za bardzo się rozproszyli. Ta odzyskana mapa to dowód. Trzymaj, mały. No proszę bardzo. Pełnią rolę obozów wienieckich. Wycinaczami odwrócimy ich uwagę. A ty
Weź miecz świetlny i uwolnij tych łukich. Potrzebujemy ich w walce z Imperium. Zrozumiam. Jak mu strzeliła peleryna. Okej. Niesamowite mają te bronie z hakami. Chodź, mały. Dobra, Billy, mój ty przyjacielu. Lecimy w takim razie. Misję mamy jasno wyznaczoną. Nowy cel na holomapie i dostałem mapę obszaru też. Nie, przepraszam, nie mam żadnej mapy obszaru. No, mniej więcej mam, mniej więcej mam. Uwolnić mamy łukich. Zapewne nie będzie to takie proste, jakbyśmy chcieli. A tutaj jeszcze coś mi pokazuje, że mogę zrobić. Ale od drugiej strony? Dobrze widzę? Gdzieś tam. Ale nie mam tam w tej chwili jak podejść, więc myślę, że zajmę się tym kiedy indziej. Mam iść tutaj, do przodu. A nie, tutaj w lewo. O, właśnie, proszę. Nie mogłem się przez chwilę zorientować w tym, co się tutaj dzieje. Proszę bardzo, tajemna jaskinia. Nie jest to w tym kierunku, gdzie jest mój cel, ale może znajdę tutaj coś przydatnego. A może jednak miałem tutaj iść? Tak, miałem tutaj, myślę, iść. Jesus. Ja ciągle chcę iść nie tam, gdzie mam iść, ale gra mnie po prostu robi w chuja. O, mam telefon, ale go wyciszę w tej chwili, bo i tak zaraz kończę odcinek, to ja tam mogę oddzwonić, czekajcie. No mamy medytację, dobra, to bardzo chętnie sobie tutaj przemedytuję na wszelki wypadek i mogę wydać punkt umiejętności, tak więc zobaczmy, jakie mam tutaj opcje w tej chwili. Przed odcinkiem kupiłem sobie to, udoskonalone odzyskiwanie mocy, myślę, że może być przydatne. Większe spowolnienie, zwiększony doskok jak nacisnę Y. Myślę, że to większe leczenie z Bidiego. To są takie podstawy teraz, które zdecydowanie mi się przydadzą. Kosztują po jednym punkcie, więc wydają mi się być takimi elementarnymi umiejętnościami, które po prostu warto mieć, bo no, jak mnie leczy, to niech mnie leczy bardziej, nie? Podstawowa zasada. A co się dzieje tutaj? Czy ja tu mogę pójść? Bo ja nie przyszedłem stąd, nie? Dobra, trochę przyszedłem. A to zielone? To zielone było tam z przodu. Dobra. Chcę się tylko po jedną rzecz tutaj cofnąć. Po tego jebańca, którego mogę wyczuć. A wejdę tam teraz? Wejdę, dobra. Tylko tego nie zauważyłem przedtem. Martwy. Co go zabił? Jest naprawdę bezwzględny. Myślę, że w walce Imperium oraz Republiki nie mamy tutaj miejsca na bycie miłym. Miłym, puchatym misiaczkiem. Trzeba napierdalać. Dobra, tutaj przemedytowałem, tak więc proszę państwa, tu chyba będzie zjazd, nie? Nie, ale to mogę pchnąć, zrobić sobie most, jak zajebiście. Czy to jest misja, którą w ogóle... Włączył się jeden z wycinaczy. Siema! Bum, frajerze! Ruszyć się tutaj. O Jezus, tam jakiś granat napierdala. O Jezus, dużo ich jest. Cyk, 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 cyk. Podbijam to wszystko. Ała, ała, ała! No może nie wszystko, nie da się tutaj tego wszystkiego tak dobrze odbić. Bo jest pewien... O, ach! Jest pewien czas, który musi minąć pomiędzy jednym blokiem, a drugim blokiem. Nie da się tego klikać raz za razem, żeby odbijać pocisk za pociskiem. I to bardzo skutecznie blokuje możliwość odbijania wszystkich pocisków takich szturmowców. Trzeba po prostu się pogodzić z tym, że jak odbiję raz, to muszę przeczekać, aż oni skończą strzelać i dopiero potem lecieć dalej. To zostało po łukich. Mieli tu kryjówkę, kiedy walczyli z Imperium. Oczywiście, jeżeli nie chcę przyjmować na siebie kolejnych obrażeń. Jeżeli chcę, to wyjebka tak naprawdę. Mogę lecieć dalej. Dobra, otwieramy drzwi w takim razie. Wydaje mi się w ogóle... O, siema, droidzie. O, wow. Okej, dobra, mamy kolejnych przyjaciół tutaj. No, siema. Ciś! Do widzenia. O, wow, kolejnego mamy. Cześć. Okej. Ty, dobra, może jednak to automatyczne blokowanie na przeciwnikach to nie jest aż taki zły pomysł? Teraz mi nie zablokowało i było to niezwykle wkurwiające. No zapraszam, co tam słychać u ciebie, kolego? Ty masz jakąś broń? A ma. Ała, o Jezus. Dobra, koledzy, chodźcie tutaj. Którego najpierw załatwić? To jest bardzo dobre pytanie, myślę, że tego słabszego. Cyk, uderzenie. I kolejna kontra. I śmierć. Nie, jeszcze nie śmierć, ale mogę go jeszcze raz jebnąć i już go nie ma, dziękuję. O, turururururu. Co my tutaj mamy? Te całe rafinerie to będzie skomplikowana lokacja, coś tak czuję. Tu mogę przejść, tam mamy jakieś hardkorowe miejsce do wyczucia. Czy ja to przeżyję? Nie. Okej, okay, a ja tu mogę w ogóle zeskoczyć na dół, to jest coś, czego mi ta gra nie chciała powiedzieć. Leć! Uś! Okej, okay, dobra, żyję. Tutaj mam... Aha, miejsce do medytacji, tak po prostu. Czemu takie utrudnione jest dojście do tego miejsca? Nie wiem.
Drzewka umiejętności nie mam, życia myślę nie potrzebuję, nie będę sobie respawnował tutaj przeciwników, chociaż byłbym blisko kolejnego punktu umiejętności, więc sam nie wiem. Dobra, moi drodzy, zakończymy tutaj ten odcinek. Mieliśmy dzisiaj co nieco dość fajnych akcji. Widzę, że na samym wejściu do tej lokacji ominąłem jakieś drzwi, które dałbym radę otworzyć. A, no tak, bo może tam było to przeciążenie potrzebne? A, może sobie... Obczaję to sobie, jak będę wracał z powrotem do statku, co niewątpliwie będę musiał zrobić za jakiś czas. Tak więc na razie dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, łapa w górę. Ja uciekam. Trzymajcie się i pa, pa.